słuchajcie, no o co chodzi z tymi balonami? Tak jak ze śledziami, jest sezon. Całe wybrzeże praktycznie żyje sezonem śledziowym, a potem przychodzi sezon balonowy. Zresztą jak pewnie widzicie, wędkarzy dookoła mnóstwo. No to jest jedyny czas, kiedy możemy ją łowić z brzegu. To jest ten moment, kiedy ona podchodzi pod brzeg. Oczywiście ona podchodzi na targo. No mieszane uczucia ludzie mają z tym łowieniem tych balonów właśnie w tym czasie, bo one rzeczywiście się trze. Natomiast to jest jedyny czas, kiedy możemy to zrobić. Ona jest dostępna jak najbardziej, można ją łowić w innych porach roku, ale niestety no, musimy być wyposażeni co najmniej w łódkę. Przynęty, które używamy, to są wahadłówki. Wąskie, takie w granicach 20 gramów, to mamy taką bardzo fajną wahadłówkę. Natomiast kotwica, która jest w tej wahadłówce, i to nie tylko w tej, w każdej wahadłówce, która jest praktycznie dostępna na rynku, one są jakby dedykowane pod szczupaka, czyli mają zawsze jakiś element czerwony plus dużą kotwicę. Postawioną na jednym kółeczku. No trzeba ją lekko zmodyfikować. Ja to robię w ten sposób, że do rzeczonej blachy zakładam trzy kółeczka łącznikowe i na to o wiele mniejszą kotwiczkę. Po co to odstawienie? Odstawienie jest po to, żeby po pierwsze zmniejszyć kąt, który powoduje, jak ryba weźmie pyszkiem, że po prostu nie zrobi nam się dźwignia i nie wyrwie nam kotwiczki, to jest jedna rzecz. A po drugie, tak jak mówiłem, ta ryba ma bardzo mały pyszczek i bardzo często w momencie brania ona gdzieś najeżdża, ta kotwiczka gdzieś w okolice pyska. No, my to zaliczamy jako branie pyskiem, no bo to rzeczywiście ryba się zainteresowała przynętą. A poza tym no, taka duża kotwica w momencie, kiedy by się wbiła gdzieś w grzbiet czy jakieś inne miejsce tej ryby, no to ją zmasakruje. Ta mała kotwica powoduje to, że te obrażenia są jakby mniejsze. No, zmienimy sobie blaszkę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ryby się pokazały dość blisko, więc nie musimy rzucać już bardzo daleko. Tak jak mówiłem, srebro z elementem czarnym, jakoś czerwony do mnie nie przemawia i tak jak patrzę, większość wędkarzy czerwone elementy raczej wykasowuje sobie ze swoich przynęt, bądź urywając, bądź zmieniając po prostu na elementy, które są bądź czarne, bądź niebieskie. Srebro niebieskie, srebro czarne, takie kolory działają bardzo dobrze. Musimy stosować nie za ciężkie blachy i szybko prowadzić. Siedzi? No, właśnie to, o czym mówiłem. Blacha dość szybko prowadzona, wąska. No i jeszcze wracając do wędki. Zobaczcie. Zdjęcie jest modelowe. Tak rzec. Nie chcę nam skakać, ale zaczynamy. Bardzo malutka, ale wracaj.